Struktura eksportu polskich jabłek zmienia się bardzo dynamicznie ostatnio. Eksportujemy do krajów, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy, żeby eksportować 5, 7 czy 10 lat wcześniej. Wynika to z tego, że jesteśmy coraz lepiej przygotowani do obsługi nowych, ambitnych rynków i dzięki temu możemy przygotować owoce w taki sposób, jak sobie życzy klient, który już, można powiedzieć, ma ofertę z całego świata. I my za tą ofertą dzisiaj nadążamy, więc bardzo dynamicznie się to zmienia. Naprawdę ilość krajów, do których wyeksportowaliśmy owoce, jest bardzo, bardzo, bardzo duża już. Klienci doceniają polskie jabłka, dlatego że doceniają aspekt zdrowotny przede wszystkim. Po drugie, okazuje się, że jabłka są produkowane bardziej naturalnie też i dzięki temu mają smak, aromat taki naprawdę prawdziwy. I to się, tego się po prostu zafałszować nie da. Celem naszej kampanii promocyjnej, jaką sobie jako Unia Owocowa stworzyliśmy, jest to, żeby przekonać klientów, że polskie jabłka dwukolorowe, europejskie jabłka dwukolorowe, to są jabłka najwyższej jakości i warto tych owoców spróbować, gdyż dotąd stereotypem było, że owoce tylko w całości czerwone są słodkie. Natomiast my ten stereotyp przełamujemy skutecznie. Jeśli chodzi o polskie jabłka, potencjał widzimy wzrostowy. Mieliśmy dość spory problem, jeśli chodzi o embargo rosyjskie, które nas niestety bardzo mocno pokarało, gdyż no 80, prawie 90% eksportu kierowaliśmy właśnie na ten rynek. Niestety upychaliśmy wszystkie jabłka do jednego koszyka, można powiedzieć. Natomiast dzisiaj walczymy skutecznie o nowe rynki. Walczymy o rynek chiński, który się otworzył. Walczymy o rynek wietnamski. Jak zdobywać te rynki typu Indonezja, Chiny, Dubaj? My tam bardzo aktywnie się wystawiamy na targach. Spotykamy się z klientami, spotykamy się z biznesem i po prostu walczymy. Przekonujemy ludzi, że warto kupować polskie jabłka, warto nimi handlować, gdyż one są nie gorsze od innych.